wszystkim, z którymi współpracowałam w tym roku, dziękuję, szczególnie Razem Nowy Sącz, szczególnie osobom z Fundacji Różnosądecka, szczególnie redaktorkom, redaktorom bloga Przesącz, jak również Darii Gosek-Popiołek, czyli naszej posłance, ale też i lokalnej nowosądeckiej lewicy, zarówno z SLD, jak i z Wiosny, Strajkowi Kobiet Nowy Sącz i wszystkim naprawdę, którzy angażują się w to, żeby wszystkim nam, Polkom i Polakom, żyło się coraz lepiej. Nie puściłam tego, bo tak naprawdę jest znacznie gorzej. Dziękuję wszystkim, dziękuję listonoszowi, że on zawrócił i wręczył mi tę paczkę, żebym sama nie musiała iść do paczkomatu. I dziękuję pani w sklepie, która codziennie sprzedaje mi nabiał, sprzedaje mi pieczywo. Przepraszam za to, że jem ten nabiał, bo właściwie powinnam być weganką, ale wierzę głęboko, że to się zmieni, gdyż wszyscy nieuchronnie podążamy ku dobru, ku pięknu. Tak się cieszę, że tu jesteśmy, że jesteśmy wszyscy jedną wielką ludzką rodziną. Jestem szczęśliwa, że kiedy byłam w przedszkolu, to była tam przedszkolanka, a kiedy chodziłam do szkoły, to była pani nauczycielka i że potem przyjęto mnie na jakiekolwiek studia, a przecież to nie było oczywiste. Jestem naprawdę wdzięczna matce naturze za to słońce, za morze, za te krajobrazy wspaniałe, za wszystko. Wiem, że wspólnie zlikwidujemy głód na świecie, że wszystkie wydry, wszystkie konie, wszystkie owce, wszystkie zwierzęta, wszystkie dżdżownice będą bezpieczne, że my będziemy zmierzać prostą drogą ku szczęściu. A teraz już tak całkiem serio, to muszę się podzielić tym, jak przegrałam z korporacją, jak przegrałam z technologią, jak przez 3 tygodnie albo 4 nawet szukałam statystyk, zlepiałam JPG z MP4, VSDC Free Editor i ja tam wszystko dopieszczałam, każdy fragmencik i chciałam zrobić taki pożyteczny film, nie jakieś głupoty, tylko taki pożyteczny społecznie, niech go zobaczy 5 osób, ale to zawsze jest o te 5 więcej, 5 osób więcej, które zmieniły swoją świadomość. Też chciałam jeszcze upiększyć, żeby tam było interesujące i zabawne i w ogóle takie ekstra i wiedza i rozrywka i wszystko, no bo ludzie są, mają różny sposób się uczą, jedni wolą słuchać, inni wolą patrzeć, no to człowiek w ogóle te trudno to ogarnąć. Ja to tak wszystko sama dłubałam. I okazało się, że ładuje i bach. I zablokowali wszystko, no. Bo prawa autorskie, content ID czy coś takiego, nie? Ale okazało się, że może być jeszcze gorzej. Bo jeśli zgłosi się, że się nie zgadza z tym werdyktem, a oni tego nie uznają, to wtedy mogą zablokować cały kanał. Co prawda tak bardzo się tym nie przejmuję, no bo po prostu na wszelki wypadek mam założone jeszcze kilka, tak na wypadek, gdyby rodzina mnie kiedyś namówiła, czy bliscy, żebym z tego zrezygnowała, no to tam, prawda, tutaj, że niby zamykam, a ten. Natomiast no generalnie widać tutaj tą dysproporcję, że biednemu biad rwoczy, że taki zwykły człowiek, który uprawia tą codzienną, żywą, prawdziwą kulturę, to on nie ma nic do powiedzenia, a wielka korporacja, uzurpatorki twórczości, grantobiorcy, wyłudzacze za hajs państwowy baluj, to oni wszystko mogą. Taka prawda, to co ja myślę o kulturze właśnie, o kinematografii tutaj na przykład, o muzyce, o wytwórniach, o tych wszystkich ludziach. Bo to my, youtuberki, youtuberzy, do 100 wyświetleń na jeden film to jesteśmy właśnie tą żywą dzisiejszą sztuką, dzisiejszą kulturą, tą prawdą i tym pięknem. A teraz gościnnie wystąpi solistka, panna na wydaniu, prześlicznym głosem obdarzona Danuta. A skoro o poważnych problemach nie można, to ja tak na szybko tutaj właśnie przedstawiam to, co na pewno mi puszczą, czyli właśnie wróżba na nowy rok dla lewicy. Tak więc chciałabym tylko na szybko powiedzieć jedną rzecz. Każda osoba, która zajmuje się ezoteryką, wie, że nie można rozwiązywać problemu po opozycji. Co oznacza, że jeżeli
Mamy wielki kwadrat, który ilustruje współczesny kapitalizm, czyli indywidualizm, który znajduje się w lwie jako znaku stałym, następnie dziedziczenie majątku w skorpionie znaku stałym, rewolucje i przewroty, czyli komunizm w znaku stałym wodnika, jak również bogacenie się najpierw jednostkowe, no żeby było co dziedziczyć, znaku byka, również znaku stałym, to jeżeli chcemy rozwiązać ten problem, to należy zaproponować nowe systemy, które będą się odbijały w kwadraturze znaków zmiennych lub też znaków kardynalnych, no to sobie tam po prostu możecie sprawdzić i w internecie, jakie to są. Na tej kanwie możecie właśnie pobudzać swoją wyobraźnię i tworzyć nowy, lepszy świat. Jeżeli utrzymujesz się w zakresie konfliktu, czyli jesteś po prostu opozycją do tego, co cię drażni w obecnym systemie, to nigdy z tym systemem nie wygrasz. W tym sensie, mimo że inicjatywa na przykład antykapitalistyczna w nazwie jest zacna, to jednocześnie na pewno nie będzie nigdy skuteczna, bo nie będzie otwierała umysłu na takie pola, taką interpretację współczesnej rzeczywistości, która dla ludzi będzie w jakiś sposób odkrywcza. To jest zawsze tylko albo to, albo to, albo to, albo to. Taki ping-pong, tenis. Rzecz kompletnie nieskuteczna. Dlatego w nowym roku życzę nam odnalezienia systemu nowego, społecznego i politycznego, który będzie bardziej efektywny, który będzie sprawiedliwie dzielił zasoby, który będzie likwidował hierarchię w kulturze. Dzięki temu tworzył bardziej sprawiedliwy świat.